Witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają mój kanał. I zapraszam do mojej małej kuchni. Dziękuję za wciśnięte guziki oraz komentarze. Jest okres teraz wakacyjny, więc najlepszą wędliną, jaką można zabrać, są to wędliny trwałe. Znaczy albo suche, albo podsuszane. Ewentualnie dojrzewające. Więc dzisiaj pokażę Wam. Kiełbasę bielską podsuszaną. Więc nie przedłużajmy, bo jest ciepło. Zaczynamy. Do naszej kiełbasy bielskiej potrzebujemy ładny kawałek wołowiny. I drugim składnikiem jest słonina. Jeśli chodzi o przyprawy, jest ich tutaj niewiele. Mieszanka peklująca. Pieprz czarny. Czosnek świeży oraz woda. W pierwszej kolejności z mojej wołowiny poocinam ten tłuszcz wołowy, gruby taki. O. Teraz pozostało nam tylko całe mięso zmielić. Ale zanim to zrobimy, to pokroimy na mniejsze kawałki, żeby nam to po prostu się lepiej mieliło. Słoninę również pokroimy. Całe mięso już pokroiłem na mniejsze kawałki, żeby była możliwość tego zmielenia i teraz będziemy mieli całe mięso. Na jednej siatce 5 mm. Mam już zmielone, teraz trzeba dołożyć przyprawy, ale zanim to zrobię, to mój czosnek przecisnę przez przeciskacz i troszkę rozmieszam z solą. Wsypuję troszkę soli. I ładnie mieszam. Teraz ten czosnek dajemy do mięsa. Mieszankę peklującą. Pieprz.
smarujemy. Mięso mamy już wymieszane, tylko wymieszać proszę. Nie żadne tarcie, zgniecienie, masowanie, tylko wymieszać, żeby się dwa składniki równomiernie połączyły i rozmieściły. Teraz to na chwilę odstawię na bok i przygotuję nadziewalkę. Teraz przygotujemy osłonki. Będę nadziewał osłonki białkowe. Kaliber 65 mm. Tu ma założony taki haczyk. Biorę nurek wędliniarski i robię sobie 4 takie sznureczki. Wcinam. Zdejmuję i z jednej strony przecinamy i mamy te sznureczki. Bierzemy sznureczek Witko, robimy taki mankiecik i składamy je i poniżej mankietu złożenia przewiązujemy. I mamy jelito zawiązane. Bierzemy sznureczek. Robimy mankiecik. Wkładamy. Zakręcamy sznureczek, przekładamy pudełeczko i zaciskamy i mamy. Mamy 4 jelita i zamaczamy w zimnej wodzie. Nadziewalkę mamy już zamocowaną, przykręconą. Teraz naładujemy do niej paszu. Wkładamy jelito i jedziemy. Napełniamy ściśle. Trzeba nasze osłonki, naszą kiełbasę związać. Bierzemy sznureczek, okręcamy dwa razy na dłoni, chwytamy mocno, przekładamy i zaciągamy. O. Okręcamy jeszcze raz. Dociskamy i jeszcze raz i baton związany. Bierzemy drugi baton, okręcamy na dłoni dwa razy, przekładamy i zaciskamy. Przekręcamy jeszcze raz. Thank you.
jeszcze dociskamy. Bardzo dobrze. I przecinamy. Tylko ostrożnie, żeby nie przeciąć jelita. I nasza chyba sobiecka jest gotowa do powieszenia na tak zwane osadzanie. W dzisiejszym dniu to już koniec naszej mojej pracy od produkcji. Chyba staje na osadzaniu. Spotykamy się jutro. A na miły wieczór i spokojną noc życzę Wam wszystkiego najlepszego, moi drodzy widzowie. Wasze zdrowie. Najlepsza rzecz po pracy. Cześć, trzymajcie się, do jutra. I powtórnie wędzimy ciepłym dymem przez okres od 2 do 6 godzin do osiągnięcia koloru ciemnobrązowego. Do suszenia można użyć również wentylatora. Witajcie moi mili. Czas suszenia mojej kiełbasy bieskiej się już zakończył, więc teraz trzeba ją przekroić. Zobaczcie, ja wyszła i ja smakuję. No to nie przedłużamy. Jedziemy. Oto jest moja bielska. I teraz ją przetniemy. Słuchajcie, kiełbasa jest, nie powiem jaka, zróbcie i mi napiszcie, ale nie pożałujecie. Proszę bardzo, kto pamięta lata PRL-u, kiełbasę bielską, kto ją jadł, to proszę napiszcie w komentarzach. Napiszcie, żeście jedli i napiszcie, czy Wam smakowała, czy nie. Tym akcentem kończę dzisiejszy film. Jak się film podobał, to proszę naciśnijcie wszystkie guziki i napiszcie komentarz. I zapraszam na kolejny film. Cześć, trzymajcie się.